Po kale w lodach, żabie w Pepsi oraz zużytej prezerwatywie w zupie przyszedł czas na kolejny, drugi już odcinek z serii 10 szokujących rzeczy, które znaleziono w jedzeniu. Zapraszam serdecznie, polecam odłożyć jedzenie, bo szkoda klawiatury. Numer 10 był pierwszy dzień nowego roku 2010. Niejaka Sukalhaun z Teksasu wybrała się z mężem do Dallas, by zakupić nowy traktor. Na drogę zaopatrzyła się w Milky Way'a i tak jedząc spokojnie batonika, w pewnym momencie natrafiła na orzecha. Problem w tym, i tak też pomyślała kobieta, że w Milky Way'ach przecież nie ma orzechów. Kiedy spojrzała bliżej, okazało się, że to ludzki ząb, w dodatku ze srebrną plombą. Kobieta podobna do dzisiaj nie może się pozbierać po tym traumatycznym przeżyciu, szczególnie kiedy pomyśli sobie, z jakich ust musiał wypaść ten ząb, bierze ją na mdłości. Numer 9. Pracownicy pewnego supermarketu w Cornwallie byli w szoku, kiedy w jednej z paczek z bananami znaleźli jadowite i bardzo groźne zwierzę. Był nim ośmiocentymetrowy skorpion, który przebył w ten sposób bardzo długą drogę wprost z Kostaryki w Ameryce Środkowej. Na miejsce została wezwana policja, a zwierzęciem postanowiło zaopiekować się zoo w Także widzicie, dzisiaj niczego nie można być pewnym. Nawet tego czy jakaś kiść bananów nie okaże się dla was śmiertelna. Numer 8 Pewna amerykanka wstawiła na swojego Facebooka takie zdjęcie, podpisując je słowami Już nigdy, przenigdy nie zjem Oreo w swoim życiu. Dzień zrujnowany. Jak możecie zauważyć, wewnątrz popularnego ciasteczka, a dokładniej w białym musie, który producent tak bardzo zachęca na do lizania, znajduje się zmiażdżony pająk. Ktoś inny napisał, a teraz pomyślcie sobie o tych wszystkich Oreo, które zjedliście bez patrzenia do środka. Numer 7. Ta pozycja może nie dotyczy czegoś, co możecie kupić w sklepie albo restauracji, ale uznałem, że po prostu muszę wam o tym powiedzieć i was ostrzec. Lepiej uważajcie na swoje czworonogi, wyprowadzając je na spacer. Co jakiś czas w różnych miastach w całej Polsce jacyś bezduszni ludzie rozrzucają po podwórkach kiełbasę nafaszerowaną gwoździami czy innymi ostrymi narzędziami. Jeśli wasz pies czy kot weźmie się za takie coś, to prawie pewne, że czeka go śmierć w męczarniach. W kiełbasie, jak również w innych produktach, które mają zwabić zwierzęta, może znajdować się także niepozorna trudka. To właśnie w ten sposób zdechł m.in. pies Rafała Masnego z grupy abstrahuje. Także jeszcze was proszę, uważajcie i ostrzeżcie swoich znajomych. Numer 6. Pewien mieszkaniec stanu Illinois, Ronald Ball, twierdzi, że w 2009 roku w jednej z puszek napoju Mountain Dew zakupionych w maszynie wendingowej znajdowała się nieżywa mysz. Przez którą mężczyzna poważnie zachorował i zaczął wymiotować. Mężczyzna złożył oficjalną skargę oraz pozwał producenta napoju do sądu. Co jest jednak niepokojące, to odpowiedź Pepsi na zarzuty. Światowy gigant powiedział, że to niemożliwe, aby mężczyzna znalazł w puszce mysz, ponieważ do tego czasu mysz już by się rozpuściła, a przynajmniej zamieniła się w galaretkę. Numer 5 W maju 2012 roku pewien mężczyzna zajechał do McDonalda na śniadanie. Jakież było jego zdziwienie, kiedy w placku ziemniaczanym znalazł usmażonego razem z plackiem karalucha. Insekt był zmiażdżony, a jego skrzydła rozłożone. Najgorsze jest to, że zanim mężczyzna zdał sobie sprawę z tego, co się w nim znajduje, placek był już zjedzony do połowy. Jak twierdzi internauta, kiedy pokazał to menadżerowi restauracji, ten po prostu wręczył mu kupon na kolejny placek, ale nie wydawał się jakoś zbytnio przejęty owadem w jedzeniu. Numer 4. Niejaki Tommy Lam wraz ze swoją dziewczyną z Kanady zamówili w 2010 roku Burrito w McDonaldzie. Kiedy odwinęli je z papierka, ich oczom ukazało się 50 mrówek, które kleiły się do sera, jajka oraz wieprzowiny. Swoją drogą naprawdę chciało im się je wtedy liczyć? 28-latek mówi, że mrówki na szczęście nie ruszały się, więc jeśli były martwe, naprawdę nikt ich nie zauważył zwijając to Burrito? Numer 3. Ta sprawa jest już dość przestarzała, bo pochodzi z 1986 roku, ale warto o niej wspomnieć, zważywszy na skalę, w jakiej miała miejsce. Otóż do Federalnej Administracji do Spraw Żywności w USA wpłynęły w tamtym czasie skargi z aż 30 stanów. Wszystkie dotyczyły produktów dla dzieci Gerber, których notorycznie znajdowano szkło. Oto jedna przykładowa historia. Pewna mama karmiła właśnie swoją pociechę, jednym z takich słoiczków, kiedy nagle znalazła kawałek szkła. W zasadzie to zdała sobie z tego sprawę już po fakcie, kiedy z ust jej malucha zaczęła płynąć krew. Powiem tylko tyle. Niech się Gerber cieszy, że w tamtym czasie nie było jeszcze internetu, bo afera jaką podobne niedopatrzenie mogłoby wywołać dzisiaj, z pewnością zmiotłaby firmę w mgnieniu oka. Numer 2. Był ciepły sobotni wieczór. Stefani Granger z Teksasu siedziała wygodnie na kanapie, oglądając film i jedząc lody z Walmartu, kiedy nagle natrafiła w nich na kawałek pękniętego ostrza od żyletki albo brzytwy. Jak żali się kobieta, odpowiedź Walmartu, Przepraszamy, mamy nadzieję, że wszystko już u pani w porządku. Była trochę nie na miejscu, jak na tak poważną skargę pod tytułem Znalazłam żyletkę w Waszych lodach. Numer 1. W 2007 roku pewna rodzina z Kanady znalazła w swoim zestawie z McDonalda, a dokładniej frytkach, zużyty zakrwawiony plaster, który najprawdopodobniej spadł któremuś pracownikowi z rany. Co było najgorsze to to, że rzekomo ten sam pracownik podszedł po chwili do ich stołu i próbował odebrać im swój plaster, aby pozbyć się dowodu. Oficjalne stanowisko kanadyjskiego McDonalda w tej sprawie jest jednak takie, że zarzuty rodziny były fałszywe. OK, tym krwistym, jak co miesiąc, bardzo przykro mi dziewczyny, akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 ekstremalnych skutków wysokich temperatur. Jeśli są tu jacyś nowi widzowie, tradycyjnie zapraszam Was na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube kanał z animacjami Pauli's Sausage oraz wyznania do wysłuchania, gdzie nowy film praktycznie codziennie. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro, cześć!